Czyli widzicie, co Spike robi? Dobra, napisałam wezwanie na Instagramie. No to co, kochani, ja mam już moją pakę miksową tutaj. Całkiem spora. Chyba większa niż ta pierwsza, ale nie jestem pewna, bo nie mam tutaj tego kartonu ze sobą. Postaram się Wam bardzo dokładnie pokazać. Pokażę Wam, co ja tu mam. Dobra, wiecie co? Ja wyciągam... nachylić. Bo w pudle jest pudło. W pudle jest pudło. Już wiem, że jest znowu całe w brokacie. Tylko jedyna. Staram się je wyciągnąć. Dobra, otwieram pudło. Widzicie, mam taki kadr, że nie wszystko widzicie. Dobra. Jest koperta. Już widzę, że jest coś bardzo ciekawego. Będę Wam tak pokazywać co nieco tutaj. Pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, to właśnie ją wyciągam. Wszystko dobrze widać. Edia pisze, dzięki. Ja mam wszystko ok z filmem. No to super. Widzicie, co to jest? Kto wie, jaki jest temat? Będzie mi tu towarzyszyła. Dobra. Kolejna ciekawa rzecz. To kula. Z jakiej okazji dostałaś takie pudełko? Otóż właśnie, dostałam pudełko z dobrociami różnymi z okazji tego, że dostałam się do finałowej dziesiątki, no nie finałowej, top dziesiątki w konkursie Face Awards organizowanym przez NYX Polska. Kulę zaraz sobie obejrzymy dokładnie, tu jest mnóstwo rzeczy w tej kuli, ale oprócz kuli jest jeszcze trochę innych rzeczy, słuchajcie. W takiej siateczce pięknej. O matko, są muszle w ogóle. O, czego tu nie ma? Więc tak, pokrótce jest siata. To znaczy sieć. Sieć rybacka. Sieć rybacka. I pełno ciulu niebieskiego. I dużo, dużo muszli. No ciekawe, czy tak jak w zeszłym zadaniu nie wykorzystam nic z tego. Chociaż nie, Meg wykorzysta. Tak, pewnie też to wykorzystam do wyeksponowania kosmetyków. I oprócz tych rzeczy jeszcze w paczce była koperta, jak zawsze. Te face charty są bardzo fajne. Ja ostatnio go nie użyłam, bo przede wszystkim jakby cała większość akcji rozgrywała się na dekolcie. Na tym face charcie nie widać dekoltu. W tym zadaniu chyba też nie użyję tego face chartu, chyba że sobie samą twarz zaprojektuję, bo planuję to tak, żeby też właśnie dekolt odgrywał dużą rolę. Ale więcej ze mnie na razie nie wyciągniecie. Dobra, otwieram kulę. Chcecie widzieć, co jest? Dobra. To jest, słuchajcie, Double Stacked. Aha, to jest taki podwójny tusz do rzęs, gdzie jest jedna część z mikrowłóknami, a druga jest po prostu tuszem. Fajnie. O, już mój trzeci w tym momencie, który posiadam, ale tego nigdy nie za wiele, bo to jest super rzecz, glitter primer do przyklejania brokatu wszędzie, nie tylko na powieki. Super rzecz. Bazy korygujące? O, tak, baza można nazwać bazą. Zielona i różowa, czyli do zaczerwienień i... Dlaczego jest różowa? Zasinienie? Nie. Dobra, wychodzą moje braki. Aha, baza jest jeszcze niebieska. Chusteczki, bardzo dobrze, bo już wykorzystałam wszystkie, które były w poprzedniej paczce. Przydadzą się. O, i są te słynne podkłady w kropelkach. Uzupełnili nam farby tłuste, bo nie było niebieskiej. Ratowałam się szminkami w zeszłym temacie. Teraz jest farba niebieska. I w ogóle dostałam wiadomość, maila, że na tym etapie mamy używać tylko tych produktów, które były w tej paczce i tej poprzedniej. Nie możemy nic ze swoich tam prywatnych zbiorów używać. No i może dobrze. Myślę, że tutaj już będzie wszystko kompletne, więc niczego nam nie będzie brakowało. W tej dużej kuli były jeszcze rzęsy. Widzę, że w tych mniejszych też są rzęsy, więc będę zaraz je oglądać. Były kredki jumbo, te duże.
Mam ich już naprawdę całkiem sporo z Nyxa i fajnie, te się też przydadzą. O, kolejna czarna, kolejna biała i niebieska, bo niebieskie mi było fajnie. O, eyeliner w pisaku. To jest coś, czego nie używam w ogóle właściwie. I nie mam w ogóle w kolekcji mojej żadnego pisaka właśnie eyelinera. Jedziemy dalej. Są pędzle. Tu kula już zamknięta. W tamtej parce mieliśmy pędzle bardziej do twarzy. Tak, 3 pędzle do twarzy były, teraz mamy, widzę, do oczek bardziej. Fajnie, ten zakrzywiony pędzelek taki do eyelinera, też nie mam takiego. Super, super, puszyste pędzelki, fajnie. I jeszcze co tu było, była paletka. Paletka Eyeshadow Palette Golden Hour. Mhm. 3 matowe i reszta jest takich metalicznych, połyskujących, fajna. To nie są muszle. Właśnie odkryłam, że to nie są muszle. To są takie... tak, to nie są muszle w ogóle, bo to są jakieś takie suche listeczki, nie wiem co to jest. A to co myślałam, że są muszle i tutaj taka rozgwiazdka, to są takie odlewy gipsowe. Kochana, na pokładzie coraz mniej załogi, ale ty płyniesz dalej, tym razem stawisz czoła podwodnemu światu. Pokaż nam, jak twoimi oczami wyglądają underwater creatures. Czas płynie, do dzieła, ściskamy Nyx Steel. Ściskam. Płyniemy dalej. Dwie małe kule. Co tu mamy? Tu mamy brokat. Srebrzysty, mieniący się. Aha. Cienie. Takie po prostu pojedyncze cienie w takich płaskich duochromatik. Aha, to są rozświetlacze. Rozświetlacze w dwóch kolorkach takich. O, patrzcie co to jest. Gadnijcie co to jest. Wiecie co jest napisane? Że to są łzy syreny. Mhm, weź jedną i pomyśl życzenie. Kolejna kula. Co my tu mamy? Puder finishing powder wykańczający. Aha, kolejny duochromatik, ten rozświetlacz, tym razem taki już jaśniejszy i w ogóle najjaśniejszy, taki całkiem biały. Aha, shadow stick, czyli po prostu cień w takim, no, w takim. Kolejny podkład w kroplach. Kolejne pomadki. Tym razem same takie ciemne kolory. Rzęski, kolejny. Nie wiem, czy mi się przydadzą tym razem. Zobaczymy. I kolejne dwie bazy. Słuchajcie, próbuję dojść do tego. Aha, to jest numerek 1 i 2, czyli jedna jest taka całkiem biała, a druga trochę mniej biała. Kolejny rozświetlacz. I cień w sztywcie, taki morski, fajny kolor. Zaraz sobie obejrzę, co my tu mamy. Aha, to jest coś takiego. Bardzo, bardzo kremowe, ciekawe czy... Czy zastyga tak na matowo? I kolejna, ostatnia już z tego co widzę, kula. Chyba tak, ostatnia. Fioletowa farba. Znowu puder wykańczający, tylko transparentny. Tak, transparentny. I jeszcze jedne rzęski. Takie bardzo delikatne, może nawet na dolne by się nadały. Baza Pore Filler. Miałam ją w zeszłym roku w paczce, bo może właśnie część z was nie wie, że w zeszłym roku też byłam w 20. Wtedy były trochę inne zasady, bo z 20 się nie przechodziło do 10, tylko z 20 od razu był zwycięzca właśnie wyłoniony i też właśnie pamiętam, że była ta baza. Bardzo fajna. Zbliżamy się do końca rozpakowywania paki. No, cień w sztywcie? Pomadka? Aha. Też cień do... baza do cieni, tylko taka w innej formie trochę. Co ja tu mam? Aha, jeszcze bazy. Pomarańczowa i żółta. Dlaczego jest pomarańczowa? Pomarańczową wiem, że się cienie pod oczami koryguje. I żółta baza. I ostatnia rzecz to znowu finishing powder. Zielony. Zielony puder. Nie mam pojęcia do czego. No, jak ktoś ma bardzo zaczerwienioną twarz. Zielony puder. Jest, idzie Spike. Spajki, chodź do mnie, wariat, zaplątaj się w kadłub. Kto chce zobaczyć Spajka?